Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest przekaz dla użytecznych idiotów socjalizmu protestujących w Polsce. Użyteczni idioci, jesteście kompletnymi kretynami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No protesty się przewalają przez cały świat, w Paryżu, w Japonii, w najróżniejszych krajach, no i podobnież w Poznaniu i Warszawie. No ale naprawdę trzeba być kompletnym kretynem, żeby protestować za śmierć George'a Floyda, zawodowego kryminalisty, bandziora, który 5 lat temu wyszedł po odsiadce 5 lat. Wcześniej co 3-4 lata to tak siedział 10-11 miesięcy. Bandzior miał w sobie amfetaminę, miał inne narkotyki, poszedł do delikatesów, w delikatesach chciał dać fałszywą 20-dolarówkę. Hindus zadzwonił na policję, policja starała się go zaaresztować, wyrzucił narkotyki, szarpał się w samochodzie, później szarpał się poza samochodem, no i policjant, który pracował w czwórkę z innymi, z Arabem, z Hmong, czyli to taki Kambodżańczyk mniej więcej, z hiszpańskojęzycznym, i on jako biały, no po prostu przytrzymywał go. No i facet wykitował bandzior, dlatego że jego serce, jego płuca pod wpływem tej amfetaminy po prostu nie ma tlenu. No i teraz wszyscy użyteczni idioci socjalizmu protestują. Tyle tylko, że nie powinni protestować przeciwko tej nieszczęśliwej śmierci policjanta, który jest płacony za podatki podatnika, żeby pilnować społeczeństwo przed takimi bandziorami. Policja idzie po to, żeby być twarda z bandziorami. I to był bandzior. Problem jest na przykład w Chicago. Dlaczego użyteczny idioto socjalizmu protestujesz w Warszawie czy w Poznaniu za tym, że zginął kryminalista, a nie protestujesz za tym, co się dzieje w Chicago? W Chicago w zeszłym tygodniu, piątek, sobota, niedziela, było 35 postrzelonych, 5 zabitych. Jeden weekend w Chicago. Ostatnio co się stało, no jeżeli ktoś mieszka w Chicago, to może coś napisać. Wiglewood na South Side, czyli na południowej stronie. 35-letni facet, koło 8 po południu, South Emerald Avenue, podeszło do niego 3 ludzi, zaczęło strzelać. Policja tak stwierdziła. Dostał parę razy w ciało. No i w szpitalu Uniwersytetu Chicago powiedzieli, że zmarł. Wcześniej rano na West Pullman, dla odmiany na tej dalekiej Far South Side, czyli dalekiej południowej stronie, 30-latek nad ranem, 3:26, no nic się nie dzieje dobrego o trzeciej nad ranem. Na South Wall Street sobie też tam usłyszał strzały i okazało się, odwrócił się, no i dostał w plecy. No trudno powiedzieć, kto to opisywał, przypuszczalnie policja. No i w szpitalu Roseland Community Hospital martwy. Był to Pierre Johnson, no może Pierre Johnson z południowego Chicago. Także te południowe Chicago, no to jednak jest bandytyzm, przypuszczalnie takie same bandziory jak George Floyd. Godzinę wcześniej inny mężczyzna był zabity i 3 było ciężko poranionych na Near West Side, czyli bliskiej wschodniej stronie. Policja zareagowała i znalazła 29-letniego Dante Denny z Bronzeville o 2:29 nad ranem. No i jak wygląda na to, że jednak nic się nie dzieje dobrego o 2:29.
na pierwszy blok South Sealy Avenue. To tak powiedziała policja. Zawieźli go do Stroger Hospital, no i tam już był martwy. Trzech innych facetów zostało postrzelonych w tej samej lokalizacji, niedaleko szpitala. Także jeżeli ktoś kogoś odwiedzał, to później tam ci przyjechali chyba tych swoich jego kolesi powystrzeliwać. 28-latek był postrzelony w plecy, 29-latek, jeden był postrzelony w piersi, no i drugi był postrzelony w piersi. No i obydwaj są w krytycznej sytuacji. Dwie godziny wcześniej facet był zastrzelony na Lowdale, na West Side, czyli na zachodniej stronie. Jonathan Stanton, 31-letni, siedział w wanie, w półciężarówce o 1 nad ranem. Było to na South St. Louis Avenue, kiedy ktoś zaczął strzelać, tak powiedziała policja. Został postrzelony w głowę, postrzelony w szyję i w piersi. No i zmarł w Mount Sinai szpitalu. W sobotę po południu facet był zastrzelony, no i kobieta była poraniona po tym, jak siedzieli w samochodzie, no i brązowy pomarańczowy van podjechał, no i zaczął do nich strzelać. Także August Gills, 18, był postrzelony w głowę, a jego 27-letnia dziewczyna została poraniona. Ten weekend również 15-letni chłopak został zraniony. Stał sobie na ulicy o 7:40, w półciężarówce podjechali, zaczęli strzelać do niego. Zabrany został do Szpitala Świętego Krzyża. I to wszystko się działo właśnie o 7:40. Później był następny atak, no ale już nieśmiertelny, kiedy na Calumet Heights na południowej stronie też postrzelono. 19-latek by szedł o 4:45 nad ranem, nic się nie dzieje o 4:45 na 8800 blok South Bennett Avenue, kiedy ktoś do niego podszedł i zaczął strzelać. Postrzelony był w nogę. Sześciu innych mężczyzn było postrzelonych jednego dnia w Brownsville na południowej stronie. Stali przed północą na South State Street, blok 3700. Kiedy podjechał samochód, zaczął do nich strzelać. 29-latek był postrzelony, zabrany do szpitala Uniwersytetu Chicago. 26-latek był postrzelony w nogę, 44-letni postrzelony w stopę, 36-letni w prawe ramię, 48-letni był postrzelony również w stopę. Szósty mężczyzna, 27-latek, był postrzelony w nogę i zabrany do Providence Hospital. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No do tego trzeba dodać, powiedzmy, poprzedni weekend. W poprzednim weekend, no to 85 było postrzelonych, 24 zginęło. Także to był weekend taki w Chicago. No i teraz, jeżeli kretynie chodzisz i protestujesz za to, co policja zrobiła, co się stało z tym George'em Floydem, no to musisz zrozumieć, że jesteś kompletnie manipulowany. Chicago jako jeden z najbardziej bandyckich miast. Pewne rejony, no bo cały ten bandytyzm w Chicago, to przypuszczalnie to są cztery ulice, cztery przecznice. To jest to, gdzie się w Chicago odbywa 95% bandytyzmu. Jeżeli by tam bombę pierdyknęli atomową, no to byłby spokój przez następne 50 lat. Ale tam nikt nic nie zrobi. Tam wszyscy wiedzą, kto strzela, wszyscy wiedzą, kto handluje narkotykami, ale jest problem wśród Murzynów, że to jest jednak plemienne podejście. Kiedy oni myślą, że
czarni to jest plemię i biali to jest następne plemię. I oni myślą, że po prostu to jest walka jak w Afryce. Jak Hutsi tu się wybijali, no to właśnie w Chicago tak traktują. Tam w St. Louis zginęło 18 dzieci poniżej 14 roku życia. Żadnej sprawy nie zrobiono. Nikogo nie zaaresztowano. Dlaczego? No bo jest coś takiego jak no snitching. No snitching, czyli nie kablowanie. Także w plemieniu nie powiedzą nic białym. Nic białym oficerom nie przychodzą, a murzyni nie ciągną, nie idą do policji. Nie idą do policji, wśród murzyni nie chcą być kontrolowani, ale nie chcą być częścią rozwiązania. Wydawałoby się, że powinni wstępować oficerowie, no ale to niestety tacy młodzi, którzy chcieliby być oficerami, po prostu są opluwani, niszczeni, rodziny są niszczone i całe te plemię nie da nikogo, żeby pracował, żeby utrzymać porządek w tym plemieniu. I teraz jedynym rozwiązaniem to jest to, że to jest opresja od białych, że to jest opresja od białych. Biali błagają, proszą, bądźcie z nami, bądźcie policjantami, wychowujcie siebie. Co komuniści zaczynają robić? Mówią, nie mówią tak, ej murzyni, chodźcie, zacznijcie być swoimi policjantami. Nie, oni mówią, zlikwidować tą policję. Zlikwidujemy policję, damy pieniądze na domy, damy pieniądze na szkoły, damy pieniądze na jedzenie i wszystko będzie elegancko. Nie będzie nigdy elegancko, Jeżeli w tym tygodniu, jeżeli w zeszły weekend zabili kilku czy kilkunastu w tydzień, w ciągu roku, no to ginie około chyba 3,5 tysiąca ludzi. To jest po prostu Liban. To jest jakiś Liban, to jest jakaś dzika Afryka, tam po prostu to, co się dzieje trzeba pamiętać, że to jest wszystko pod demokratami. Demokraci rządzą miastami, doprowadzili do ruiny Detroit, doprowadzili do ruiny Chicago. Wszystkie te pieniądze, które oni wpompowywują w te środki, w te kosze do koszykówki, w te wszystkie socjale, niesocjale, doprowadziło to do tego, że te dzieciaki, 80% murzyńskich dzieciaków nie zna rodziców, tylko dlatego, że państwo im płaci pieniądze. No i te dzieciaki są sfrustrowane. Plemię nie pozwoli im zostać inżynierami, lekarzami, policjantami, strażakami. Tam ta moda na ten rap bandycki, ta moda na te złote zęby, ta moda na to, żeby po prostu mieć łańcuchy złote na szyi, no to doprowadza do tego, że ludzie z tych get, oni nie chcą po prostu się ingerować, integrować, nie chcą włączać się w społeczeństwo. I to jest właśnie najgorsze, że biali, szczególnie polskojęzyczni kretyni w Poznaniu, jeżeli kładą się na ulicę i nie rozumieją tego całego zagadnienia, z czym to jest spowodowane? Czym to jest spowodowane, że te plemienne podejście i te wpajanie przez socjalistów takiego poczucia, że są ofiarami systemu, że są ofiarami niewolnictwa. Większość z nich nie miała przodków niewolników. Tak samo jak 90% białych to nie miała przodków właścicieli niewolników. Dzisiejsi podatnicy kompletnie nie mają nic wspólnego z tym niewolnictwem. Tak samo jak większość tych murzynów nie ma nic wspólnego z niewolnictwem. Ludzie, którzy przyjeżdżają z Nigerii, ludzie, którzy przyjeżdżają z Kongo, ludzie, którzy przyjeżdżają z najróżniejszych innych krajów, w Ameryce odnajdują swój American Dream, zaczynają i chodzą do szkoły, pracują ciężko, uczą się i oni widzą, że są tylko dwa rodzaje ludzi. Ludzie źli i ludzie dobrzy. I to pozwala im osiągać jakieś także
Afrykanie są kompletnymi innymi murzynami, czarnoskórymi można powiedzieć. Karaibscy Afrykanie są kompletnie innymi ludźmi. No i afrykańscy Amerykanie, no tutaj to można powiedzieć, że ten ostatnie 60-70 lat tego nasycania przez socjalistów i demokratów, poczucia że są po prostu ofiarami, no to teraz przychodzi do tego, że wychodzą i mówią, że oni muszą dostać miliardy odszkodowań. Tyle tylko, że nie wiadomo, kto ma dostawać i kto ma płacić, no bo miliardy, no to niestety musi być z podatków. No i jak zwykle, jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze i znowu jest wyssanie. Ale kretynie w Poznaniu, jeżeli leżałeś na ziemi i protestowałeś za śmierć George'a Floyda, to idź się połóż teraz, jeszcze raz i protestuj za to, że murzyni mordują murzynów w Chicago. Każdy jeden weekend. Każdy jeden weekend giną tam ludzie. Także jeżeli nie chcesz być już kretynem, jeżeli nie chcesz być użytecznym idiotą, albo zrozum zagadnienie, albo przestań słuchać bredni socjalistycznych. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Również dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.